Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny piątkowy odcinek Stałmatarć. Raczej nie udało mi się w tygodniu nagrać odcinka, bo nawet nie pamiętam, żebym go nagrywał. Ale piątkowy jak na razie zawsze jest. Bazar Różyckiego. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Odkryj źródło klątwy, niebezpiecznie z znajomości. Konieczkin. Gdzie jest, kurde, Rasputin? Muszę odblokować mojego tego. Jak one się nazywają? Salutory. Kurde. Odszukaj punkt widokowy. Odkryj sekret związany ze zgubą. Odszukaj punkt widokowy. Czy synagodę? Aj, czy ja potrzebuję to teraz? Pytanie za 100 punktów. Mapo. Czemu ja się tu zatrzymałem? Tutaj, z tego co pamiętam, to jest ta cerkiew czy coś. Chyba nie mogę nic z tym zrobić. Tu mamy zamknięte. Aj, co my tu mamy zrobić? Tutaj też jest sekret wytegowany? Panie. Dobra, złapmy tramwaj, zobaczymy. Mirów to rozumiem, że co? Nie no, nie wiem czemu Mirów mi się skojarzył z Muranowem. Może Mirów to jest... Nie wiem co jest. Gdzie jest Mirów w Warszawie? Starej, generalnie. Mirów. Kojarzy mi się z halą mirowską, no. Nie wiem czemu. Dobra. Okej, odkryliśmy, fajnie. Zadowolony jesteś. Dobra. Co tu jeszcze możemy? Krawieckie rozterki, no niestety. Taka lipa, punkt widokowy przy porcie praskim, okej. Port praski. To te zaraz minie, więc lecę. Tak się zastanawiam, czy my tu byliśmy. Czy to port praski to było to miejsce, gdzie ten golem nas zaatakował? Możliwe. Niewykluczone. A jak tu mapa wygląda? Goli broda. Szopa. Zamknięte, bo nie otwarte. Wydaje mi się, że tutaj byliśmy tylko jak wykonywałem ten, więc może coś tu być ciekawego właśnie. To miałem na myśli. Reklama fajerwerków. Fajerwerki Złoty Tygrys. Pierwszorzędny spektakl dający. Pierwszorzędny spektakl dający ogniste kaskady. Dziwnie, to nie po polsku. Rzucać będą w najżywszych kolorach ogniste bukiety. Tylko fajerwerki Złoty Tygrys zachwycają każdą publiczność, a swym blaskiem każą ustąpić nocy. Pytaj w składzie u J. Bejma. J. J. Bejma, kurde. J. Abrams. Dobra. Trzeba by ten, coś tutaj poszukać. Postać osłabiona. Czemu postać jest osłabiona niby? A, no tak. Musimy tego salutora odkryć. Dobra. Kolejna rzecz. Odkryta, super. Zobaczmy teraz. Nie w tą stronę. Poszukaj fajerwerków. Dobra. Fajerwerki. Teraz szukamy wiadomości związanych z fajerwerkami. A przy okazji pewnie coś znajdziemy jeszcze innego. Coś tak czuję. Etykieta ze skrzyni. Ogniste, sztuczne. Ognie sztuczne, kurde. Dobra, ktoś wieczorami newstendy. Ktoś wieczorem newstendy skrzynie z fajerwerkami.
Dłonie dźwigające ciężką skrzynię drżą lekko, nie tylko z wysiłku. Ekscytacja dodaje dodatkowej siły rękom. Jeszcze trochę cierpliwości, jeszcze jeden wieczór, a zobaczy te cuda w akcji. Na niebie. Będzie prawdziwy pokaz. Z pazurem. Okej. Okay. Coś tu kolejnego, kurde. Pewnie kolejna sprawa. Notatka dla służącej. Anielo, nie wchodź jutro do Lizy przed 12. Będzie odpoczywać po balu. Na śniadanie nic poza Rio oraz bułeczką z marmoladą. Notatka służącej. No, czuję, że będzie kolejna znajdźka dla nas. No ale dobra. Dobra, tu chyba nic nie będzie. Coś tak czuję. Przynajmniej na razie. Biegaj. W sumie Witold jesteśmy chyba, nie? Szulski. O, kolejne namiary. Przyprawy indyjskie. Wdech. Ach. Wrócić tam na kolorową ulicę Bombaju, gdzie feria wzorów na sali zapiera dech w piersiach. Wydech. Tu szarość, tylko odcienie szarości. Wdech. Wrócę. Zdążę przed śmiercią w mym życiu znów zagości piękno. Przypuszczam, że to kolejna notatka do tamtego listu. No do tego, co przed chwilą odkryłem. Coś tutaj się kroi. Kolejnego. Raport informatora ochrany. Aleksander Kirchner. Mówiono mi, że urządza tajne wieczorki i naśmiewa się z Sara. Zniknął mi wczoraj z oczu w okolicach portu praskiego. Muszę tam gdzieś wrócić. Równocześnie pragnę się przypomnieć w sprawie obiecanej nagrody. Nowe buty skórzane. Okej. Okay. I raport informatora. Niech lunie zapisano notatkę. Prawdopodobnie szkic późniejszego pełnego raportu. W porcie praskim kręci się ktoś, kogo ochrana ma na oku. Okej. Okay. Kolejna poszlaka. O, tutaj widzę znowu coś. Coś tu się kroi. Kolejnego. Zbadaj list. Droga Lizo, dziękuję. Jestem w dobrym zdrowiu. To głównie zasługa nowej kuracji, którą mi poleciłaś. Czy wiesz o tym, że w tym tygodniu codziennie rano właściciel składu daje skosztować twojego ulubionego specyfiku? Aromat jest rzeczywiście jedyny w swoim rodzaju. A co najważniejsze, dzięki niemu moje bóle głowy stały się rzadsze. Przyjdź do mnie po południu. Zobaczysz nowe koronki zamówione z Paryża. Ucałowania. Marcelina. No ja bym chętnie przyszedł koronki zobaczyć. Krótka wiadomość zapisana na papeterii, z której nadal unosi się lekki zapach bergamotki. Co to jest bergamotka? Marcelina wspomina, że w tym tygodniu codziennie rano właściciel składu umożliwia degustację ulubionego specyfiku Lizy. Nie wiem, o co chodzi, ale się dowiemy pewnie. O! I kolejna rzecz, którą możemy znaleźć. Czasopismo Mucha. Życie miasta. Dokąd się wybierasz? Na degustację trunku. Ale czyż żona nie zakazała ci ostatnio abstynencji? A i owszem, ale tylko alkoholi. A tymczasem Henry Kreiner urządza degustację nowego napoju sprowadzanego z Ameryki. Ma nadzieję, że tak zasmakuje ochotnikom, że iż wkrótce będzie mógł otworzyć kwitnący interes. Czyżby Coca-Cola? A ta mała buteleczka w twojej kieszeni? To tylko polska przyprawa do zagranicznych płynów. A co jeśli napój będzie niesmaczny? Wydaje mi się, że o Coca-Colę coś chodzi. Dobra. Tutaj możemy zagadać, ale jeszcze możemy tak. Serio, umysł poziomu trzeciego. Muszę tego Soltora kuźwa mieć, bo bez tego nie ruszę pewne rzeczy, no. Golibroda to tylko pewnie... Zaraz zobaczmy, może zmienię swój cudowny wygląd. Zmień wygląd. To działa. Bo jakby... Rozumiem. Nie chcemy odgrywać tutaj scenariusza z Fleet Street. Czyżby to było coś... Ten...
Okej. Czy możesz odsłonić mi tą brodę? O, rozumiem, że tu byśmy byli w ogóle bez... Okej. Wow. Tak, to byśmy jak Rasputin wyglądali. A może po prostu weźmiemy te... W ogóle bez brody? Stefan. Ale wyglądamy normalnie jak ten. Jak 7 nieszczęść. Dobra, spróbujmy może tak. Bez brody. Okej. Okay. Rzeczywiście klawo. No. Klawo. Dobra, idziemy. A ile tu można słuchać tego wszystkiego? A, mamy iść tutaj, poszukaj następnych fajer. O, kolejna poszlaka do czegoś. Umysł 4, serio? Jeszcze wyżej? Kogoś chyba nie lubią. Dobra, mam nadzieję, że przynajmniej fajerwerk. Aha, nie ruszymy fajerwerków, bo trzeba umysł numer 4 mieć. Znaczy, numer 4. Coś interesującego. W sensie to jest jakby interesujące. Zaraz, nie, my tu jesteśmy. A co w takim wypadku dają na dole? Najgorzej, że fajerwerki... A nie, zaraz. Bo tutaj coś jeszcze jest. Może w tym okręgu. Coś? Nie no, wydaje mi się, że to bardziej chodzi o to. Kurde no. Nie mam tych... No nie zrobię fajerwerków, kurde. Jak tego idiotę znaleźć? No nie wiem. Tego Rasputina. Bo to smutne jest. Kosztowanie pachnące jeszcze słońcem pomarańczy w otoczeniu dającego rybom portu praskiego to naprawdę groteskowe doświadczenie. Okej. Okay. I to nam zniknęło. Może warto by było iść do tych miejsc interesujących. Tylko pytanie, czy ja się tu dostanę tędy na przykład? Zobaczmy. Pójdę tam, jak już jestem, kurde. Da się wejść? Da. Mam takie wrażenie, że trochę nam tu twarz poobijają. No i gdzie to jest? Okej, trzeba iść na molo, zapewne. Pytanie, byliśmy to, czy to nie byliśmy? Uf, ryby. Przeczytaj. Jesiotra, sprawa polska, okej. Krąg życia i śmierci. Dziś ja łapię na haczyk, jutro mnie złowi coś większego. Okej. I to zniknęło? Aha, zniknęło i oczywiście ten. Czas nam się przesunął. No dobra. To czas na jakieś zadanko, niestety. Czyli tak, fajerwerków nie zrobimy, bo mam umysł za cienki w tyłku, że tak powiem. Aromatyczna degustacja. Okej, czy to jest ten napój jakiś. To chodźmy. A zezwolenie jest? No nie. Jakie zezwolenie? Brzeka chyba należy do wszystkich. A pana zdaniem to kto ją zarywa, ha? Te 5 kilo leszcza to samo się do rzeki wpuściło? Płać pan karę 5 rubli, pókim dobry! No dobra. Aha. Nie możemy się z nim poklepać. Jak panowie zarybiają i dbają o rzekę, to się należy. Proszę, 5 rubli. A, jak tak, to dziękuję i nie przeszkadzam. Pamiętaj pan, że co na haku, to w plecaku. Do zobaczonka. Co na haku, to w plecaku. Dobre, dobre. Mam takie wrażenie, że koleś nas
no, okradł. Tak się jeszcze zastanawiam, czy by nie pójść gdzieś tutaj w tę okolicę jakoś. Że tu coś może być dla mnie ciekawego, ale znowu cały odcinek będę biegał. Kurde, jak ja bym chciał tego Rasputina znaleźć, żeby on hipnozę mi walnął i żebyśmy mogli odblokować sobie tego Salutora w końcu. Miałbym punktu umysłu wyżej. To było tak pięknie, a no niestety ono... Mam je głęboko, no. Znaczy, nie miałem pojęcia, gdzie jest ten Salutor. Rasputin, kurde. Tabliczka. Henry Krainer, import towaru, magazyn numer 4. Informacja, która prawdopodobnie znajdowała się na drzwiach magazynu lub skrzyniach z towarem. Henry Krainer przechowuje swoje towary w magazynie numer 4. O, kolejne coś. Napój cola. Jest się tym magikiem, nie? Niewielka karteczka z napisem. W tych okolicach ktoś przenosił skrzynię z towarem. Tylko co to ta cola? Coca-Cola. W magazynie numer 4 trzyma swoje produkty znany koneser zagranicznych przysmaków Henry Krainer. Wśród sprowadzanych przez niego produktów jest napój cola. Chętnie daje go do spróbowania zainteresowanym. To chodźmy. Okej, coś kolejnego. Skład kolonialny numer 2. No i proszę. Kolorowy wydruk reklamujący skład kolonialny w magazynie numer 2. Ostatnio pojawiły się tam nowe produkty z Brazylii. W sumie nie wiem, co znalazłem. A, aromatyczną degustację. W składzie kolonialnym numer 2 codziennie rano można wziąć udział w degustacji pysznej kawy Rio. Sprowadzanej z Brazylii. Jest to specyfik zalecany szczególnie na ciężkie poranki po nieprzespanej nocy. Jak rozumiem, będziemy musieli iść na ławeczkę i przykimać się do tak zwanego rana i pójdziemy na kawkę. No, w sumie chciałem tutaj przyjść i proszę bardzo. No, na 100% nas na ten na ławeczkę prowadzi. Dobra, jak już tu jestem, to sobie popstyrkajmy. Może coś się znajdzie się. Dobra, czyli do rana. Do rana siedzimy. Ciebie nogi nie bolą? On nóg nie ma. Poczekaj tutaj. Poczekajmy do... rana. Zabijmy więc. Dobra, dobra. Idziemy na kawkę. Potem pójdziemy na kolę. Mam nadzieję, że kola jest dostępna całodobowo, bo nie zwróciłem uwagi. Znaczy też jest jakoś limitowany czas. Rio, kawa Rio. Ciekawe, czy to jest na faktach oparte, że dawali kawę Rio. Co tu dają? Tak w ogóle? Interesujący posmak, lekkie pobudzenie. Rainer ma dobre przeczucie. Ten napój może się sprzedawać całkiem nieźle. Przypadkowo na kole trafiłem. Proszę bardzo. I niejaki Rainer sprowadził to do Polski. Okej. I co, ja źle biegłem? Nie, no nie mów mi, że znowu na ławkę zapinamy, bo napiłem się coli, już nie ma ranka. No ta. Grubo. No dobra. Chodź, Stefan, siadaj. Do rana. Tak, poczekaj tu. Do rana. I czas leci. A fajerwerki? Fajerwerki już płynie coraz później. No dobra, jeszcze jest trochę. Niby jest za połową, ale ten... Ale jeszcze się nie przesunęło. No kurde, nie mam pojęcia, jak ktoś mógłby tu być i mieć umysł tak wysoko ten rozwinięty. Może jakby inaczej questy trzeba by było dobierać.
No ale ja tak jadę, staram się wszystko na maksa jechać i no i nie mam tego umysłu. Też niektóre rzeczy na czwartym umyśle trzeba. Na czwartym poziomie. Taka lipka, panie. Ale się naszczelam tymi palcami. Gdzie to jest? Panie. Tutaj. Byłem tu niedawno. W składzie kolonialnym w magazynie numer 2 codziennie rano można wziąć udział w degustacji pysznej kawy Rio sprowadzanej z Brazylii. Jest to specyfik zalecany szczególnie na ciężkie poranki po nieprzespanej nocy. Mógłby zdjąć ze mnie tą dolegliwość. Okej, już mamy ranek, proszę bardzo. Co tu możemy jeszcze zrobić? Odszukaj przyjaciół. Krawieckie. W oporach świętości. Dobra. W trakcie przemowy Rasputin napadło wiele słów, ale te o cerkwi. No tam byłem, no ale no niestety muszę mieć większy umysł. Nielegalny humor. Myślę, że fajerwerków nie ruszę. Wydaje mi się, że to można ruszyć. Że to jest w tych okolicach. Okej, coś kolejnego. Super. Po oficjalnym występie idź na zaplecze. Tam znajdziesz schodki prowadzące do mieszkania gospodarzy. Przy drzwiach podaj hasło, a niech szczeźnie Akada pokaz jakich mało. Okej. Teraz się boję. Co to będzie za pokaz? Ale biegamy dalej, proszę państwa, biegamy, bo trzeba biegać. Oj, Stefan i po wodzie. Proszę bardzo, jakie realistyczne odbicia w wodzie. O, okej. Coś tutaj jest. Gościnne występy ulubieńca publiczności. Komika Aleksandra Kirchnera. Bar Spelunka. Wejście na lewo od Golibrody codziennie o 7 wieczorem. Bilety na miejscu. O 7 o wieczór. Sekrety? Nie na mojej warcie. Spelunka? Czy to ma coś wspólnego z grochowską speluną? Gdzie chodzi ten Spejson i jego kumple? Blok ekipa. Aleksander Kirchner to komik, który lubi żartować z Sara. Jego popisy odbywają się wieczorami w barze Spelunka. Po oficjalnym wydarzeniu można zobaczyć także tajny występ. Wystarczy udać się na zaplecze i podać przy wejściu hasło. A niech szczeźnie. Czyli to trzeba iść, jak wiemy, wieczorem, więc rozumiem, że znowu nas kieruje na ławeczkę, żeby sobie posiedzieć troszeczkę. Nie czuję, jak rymuje. Kieruje nas na ławeczkę, żeby odsiedzieć troszeczkę. Oj, Stefan. Znaczy się Witold, tak. Dobra, i tu mamy wziąć znowu. Poczekaj. Kurde, popołudnie? Czy noc? Zabijmy. Zaraz się przekonamy. Dobrze. Bo jakby to nie było to, to by nas na ławkę wrócił. Nie wróciło nas. Gdzie ten komik jest? Czy w sumie gdzie ta speluna jest? Zaraz to widać, gdzie ta speluna jest? Pewnie tutaj. Szopa. Prawdziwe fajerwerki. No niestety nie mam takiego umysłu. Wkurzające, no ale co zrobić? Golibroda.
czyżby tutaj? Proszę bardzo. Niektórzy pracują u podstaw, inni organizują zamachy. Broń Kirchnera jest innego rodzaju, ale nie mniej ostra. Okej. Okay. Dobra. Co tu mamy jeszcze? Odkryj sekret związany. Natrafiłem na nietypowe, zgubione przedmiot. Sprawdźmy, do czego doprowadzi mnie małe śledztwo w tej sprawie. Zobaczmy. Krawiec. Coś się ruszył? Nie. Ja ją szukaj przyjaciół. Kurde, no. Fajerwerków nie ruszymy. Dobra, to zostało nam jeszcze. To nam zostało. Sekretna. Sekret. Związany ze zgubą. Kieruje nas, żebyśmy stąd spindalali do innej dzielnicy, czy jak? Ta. Na Różyckiego bazar. Okej. Okay. Czyli zapewne lecimy do dorożki Różyckiego. Dobra. Czy można by powiedzieć, wracamy na stare śmieci? Ulala, od razu. Coś nowego, czy jak? Broszura patriotyczna, nadesłane. Klub miłośników rzadkich książek organizowany przez Aba Łódzkiego zaprasza na spotkania na ulicy Targowej. No i proszę. Aż tak szybko znalazłem? Adam Bałucki mieszka na ulicy Targowej pod przykrywką działalności Klubu Miłośników Rzadkich Książek. Sprowadza i czyta otwory niedopuszczone do biegu przez rosyjską cenzurę. Jeśli zwróci mu się zagubioną paczkę, być może pozwoli obejrzeć swoją bibliotekę dzieł zakazanych. No to oczywiście bardzo mnie interesuje. Dzieła zakazane. Gdzie to jest? Dzieła zakazane. No dobra, no ale... Do której mam siedzieć? Krawiec. Nie krawiec. Gdzie to jest? To jest to, tak. Natrafiłem, odkryłem, że śledztwo spróbuję dostać się. No ale o której? Nie mam pojęcia. Poczekaj. Do południa siedźmy. Zakładam, że był ranek. Jak widać, jeszcze nie. Poczekaj. Do popołudnia. Bo jesteś, teraz jest południe, nie? Dobra. Też nie. To co? Noc? Poczekaj. Okay. Trzeba było znowu. Będziemy. Aha, to tutaj? Ekscentryczny starszy pan, jego regały pełne zagranicznych książek. Trudno wierzyć, że popełnia zbrodnię, za którą ochrana zafundowałaby mu wycieczkę na Sybir. Okay. Zadowolony kolega, tak. Dobra. Zakładam, że to wszystko. Czemu jak coś interesującego jest? Tam jak było interesującego i to kliknąłem, to ten... to zniknęło, a tutaj nie. Teraz pytanie. Odszukać przyjaciół, czy klątwy? Konieczkin twierdzi, że czarny grymor wpadł w ręce szemranych znajomych ojca. Dobra, spróbujmy. Z tym, że ja bym chciał zobaczyć to. O, to mi się wydaje, że to jest ten. Wejście na bazar Różyckiego.
i że to już podziwiałem. No ładnie jest. No i nie zniknęło. Wszystko pozamykane. Dobra. Ruszmy troszeczkę fabułę. Może Rasputin się znajdzie? Ta już zajęta. Co? Okej. Okay. Gówno, panie magik. Nie panosz się nam tutaj, bo cię odprowadzimy takim, co to was na stos od razu wsadzą. Słyszałem, że już drewno zbierają. A tego nie powiesz, bo masz ten, walcz o dorożkę. Walcz. Niestety będę nalegał. Śpieszno mi. Chyba do grobu. Dryndziarz, stój tu. To nie zajmie długo. Ale oczywiście. Hej, dobra, stań do walki. Zobaczmy zatem. Tu proponują... A, kolega. No dobra. Upiorne upojenie. Zadaje obrażenia. Im więcej ich jest, punkty życia decydują. Okej, okay. Czyli im więcej punktów życia ma cel, tym więcej zabije. Ubije go. Dobra. Ja standardowo biorę cierpionko. Niech kolega ma. Jakieś mnie uderzy. Aha. Zasadniczo szczelił do mnie. Punkty życia przywraca. Nie, chyba. Obniża skupienie. Obniża skupienie. Przywraca. Dobra, spróbujmy tak. Kolega już jest bez cechy. Będzie osłabiony. Gitarka. Ty kolej, wiesz, do mnie nie szczelaj. Przerażenie odbiera. Okej. Okay. A w sumie? Czemu nie? Dobra, teraz trzeba by temu coś zdjąć. Niby kolega zdejmuje. Jadowity, daje 50% szans. To nawet jest szybkie, widzę. Dobra. Cecha uśpiona. Kolega po raz pierwszy uderzył. Kurde, po 20 punktów. Powalił was. Kolega chyba by kitnął w kalendarz, mi się wydaje. Co my możemy zrobić? Skupienie nie potrzebujemy. Dobra, dajmy może tak. Trzeba by koledze coś poobniżać. O, bardzo lubię ten czar. Cierpionko, bardzo dobra. Tylko muszę zacząć się leczyć, bo zaraz będę glebę gryzł. Tak czuję. Dobra, kolega pójdzie się kochać. A ja potrzebuję się wyleczyć. Kolega chyba ładnie leczy, mi się wydaje. Damy radę? Chyba damy, dobra. Z kolegą się pożegnaliśmy, ten mnie wyleczył trochę. Teraz trzeba komuś przekazać nasze cudowne ten, czyli temu. Pozbawia się negatywnych stanów i przenosi je na wroga. Okej. Okay. Może tak. No to mnie walnie. Dobra, ten już grosze wali. Dobra, dajmy mu dalej przerażonko. Okej. Okay. Kuźwa. Ledwo żyje.
Wylecz mnie, co? 18, ale ty masz wolno, to kurde. Też wolna jest. To mnie uleczy. Aj, co my tu możemy zrobić? Dać mu cierpienie? Możemy dać mu wnocha chyba. O kurde, jakie to długie jest. Jaka lipa, panie. Co to? Ostatnie życzenie. Krwawy dług. Dobra. Żegnamy się z kolegą. Okej. Tu możemy tak przywalić panu. Będzie finał mocy. Dobra. Aha. Sam się złożył. Dobra. I idziemy. Zawsze jedna walka była. Coś się działo przynajmniej. No liczę, że jeszcze coś tam się stanie dzisiaj w tej grze. Tak myślę. Znak zapytania. Nowe zadanie. Okej. Okay. Zobaczmy zatem te nowe zadanie. Ciekawi mnie to. Daleko jeszcze? A, my tu na dół i do góry. Co to dają? Znak zapytania dają. Kurier poranny, ogłoszenia do WS. Uprzejmie proszę o spotkanie w kawiarni w pobliżu twojego domu. Będę miał do szanownego pana sprawę wielkiej wagi. No i proszę. Dziennikarz. Z nami chce gadać. Kurde. Budzik mi się włączył. Czasem ten drzemki robię po przyjściu z pracy. No i akurat. Ty. Ej. Coś. O nie, dobra. Myślałem, że coś znaleźliśmy. A to nasz cudowny ten się odbijał w wodzie. Przyjaciela ojca. A to nie jest nasza chata? Okej. Na górę. Tak, na górę. No dobra. Odszukaj przyjaciół ojca. Szanowna pani Szulska, będę szczery, nie jest pani moim pierwszym wyborem. Aha. A nie, coś nowego było. Będę szczery, nie jest pani moim pierwszym wyborem. Pani twarz jest pospolita, tendencja do noszenia spodni nadmierna, niezależność, niepokojące, a gruszące często na twarzy wyraz irytacji sprawia, że pani brwi wyglądają jak dwa wściekłe borsuki. Do tego jest pani inteligentna, a to nigdy nie wróży dobrze u kobiety. Oboje wiemy, że życie z panią będzie dla mnie źródłem nieustających migren i utrapień. Mimo tego jestem skłonny zaproponować pani małżeństwo. Sądzę, że we wskazanych przeze mnie okolicznościach moja oferta jest więcej niż szczodra. Ignacy Wokulski. Wokulski. To nie był z książki? Pan Wokulski. Coś. Aha, czyli to w pokoju obok. Dobra, zobaczmy. Jagódko. Bardzo generyczny list. Pod zgrabnymi literami pulsuje głęboka, ukryta taumatu licznej wiadomości. Szukasz kablisty poza Warszawą? Niepotrzebnie. Jeden z najlepszych jest bliżej niż myślisz. Izaak Sofer, synagogi Nożyków. Okej. Okay.
dokumenty własności, wykaz nieruchomości należących do ojca. Dużo ich, ale większość to znane adresy w mieście i poza nim, oprócz jednego. Okej. Okay. Oprócz jednego. Na górę trzeba wejść. To wejdźmy. Długi zawiły jest o tym, że tylko synowie Abrahama mogą tworzyć żywe ciała z gliny. Wieje mizoginią. Uderza książką o biurko. Gwałtownie przewraca strony, rozrywa papier między drżącymi palcami. Ze zniecierpliwienia zamiera w zamyśleniu nad klątwą Abrahama, którą na niego nałożono. Musi być jakieś rozwiązanie. Musi. Musi to narusi. Ponoć. Tak mówią. Synagoga Nożyków. Mirów. Cylindryczny medalion skrywa ochronną inkantację w języku hebrajskim. Słowa wyryte na amulecie emanują żalem. Wiadomość zaklęta w medalionie szepcze o ostrzeżeniu. Echo rzuconej klątwy golema pachnie mroczną kabałą i wyrzutami sumienia. Czuję coś jeszcze. Ślad. Znam go. Był w ruinach kamienicy, pod którą zginął ojciec. Geneza golema. To rabin Sofer synagogi Nożyków nałożył na ojca klątwę golema. Ciekawe. Szczególnie, że tych dwóch się najwyraźniej przyjaźniło. A z drugiej strony niszczenie ważnych relacji było ulubioną rozrywką ojca, więc nie dziwi mnie to. Jeżeli chcę pozbyć się golema, powinienem udać się na Mirów. A tutaj nie, to mamy. To jeszcze nie to. Serio, nawet umysłu drugiego nie mam? Kurde, człowieku. Na serio? Co ja taki ten umysł mam? Cienki jak dupa węża. No fajna jesteś, muszę cię odblokować, kurde. Ja przez nią nic nie mogę znaleźć. Dobra, ale rzućmy okiem, czy coś tam czas uniknął. Poszukaj przyjaciół. Pytanie, co jest ważniejsze, to czy to? Gdzie jest Rasputin? To zasadniczo mi się wydaje, że to jest jakby powiązane ze sobą. Chyba. Dobra, bo niedługo trzeba będzie kończyć, a ja... Serio? No bo ja tego nie rozwiązałem, bo umysł mam za słaby. Tak? Dobrze mówię? No super. Dobra. Jak to mówią, walić to. To idziemy tutaj. Gdzie jest ta pipka Rasputin, ja się pytam. Ja tu nic nie ma. Znaczy w sensie ten umysł jest wymagany, kurde no. Rasputinie, gdzie jesteś, pałko śniegowa. Tutaj wyglądało jakby... Kurde, ciągle mnie te kałuże mylą, że coś tu jest. Dobra, idziemy do rabina. Jednak Żydom nie można ufać. Ale jeżeli nas stary zawinił... Synagoga. Prawie jak u nas w kościele. Aj, waj. Wszystko pozamykane. Czemu Żydek nam golema wysłał? To jest pytanie. Dzień dobry. Pan powiedział miesiąc, góra dwa. Ja wierzyłem. Przyszedł pierwszy deszcz. Znowu się leje. Pan naprawił. Przy drugim deszczu znowu mokro. Ja spać nie mogę, bo cały czas wiadra wymieniam. Jak się lało, tak się leje.
a oczy Jehowy są na każdym miejscu. I patrzą. Rabi, jak ja mówiłem 2 miesiące, to ty mówiłeś, że jedna dziura w dachu jest, a tutaj feler na cały budynek się rozpełzł. Ja mogę robić. Cicho, ty sobie możesz u tatusia stodołę słomą obtykać. Dziury w dachu będą się robić, bo fundamenty się sypią. To zejdźmy do podziemi. O nie, tam na pewno nie. Poczekaj, aż skończą. Dlaczego mnie tak doświadczasz? Ja wiem dlaczego, bo wiesz, że ja to zniosę. Pan tak nie słucha, pan coś powie. Śmiało. Czy rozmawiam z rabinem Soferem? Widzisz? Wystarczy wspomnieć o tych piwnicach i jego nazwisko pada. Haszem by dał synagogę nawiedzać? Oj tam, cicho! Pan się spóźnił, obawiam się. Ja nazywam się Feldman. Rabin Sofer odszedł do domu pana prawie rok temu. Pan wybaczy, ja mam tutaj doczesności do wyjaśnienia. Serio? Tak, koleś nie żyje, tak zdejmiemy klątwę. Subtelnie zaoferuj swoją Rozumiem. Pomoc. A gdyby ktoś pomógł rabinowi z tymi robotnikami? To bym zapytał, jak ta kramarka, co kusiła mężczyznę do bałwochwalstwa, on jej wyznał, że jest Żydem. A co to szkodzi? Rozumiem. Remont synagogi, niesforni robotnicy, nic dziwnego, że rabin nie ma czasu ze mną porozmawiać. Ma sporo na głowie. Dobra, zobaczmy. Szczelina biegnie od ziemi do samego dachu synagogi, z którego miarowo kapie woda. W pęknięciu ściany kryje się strach przed słuszną karą boską, wymierzoną tym, którzy prawdziwie na nią zasługują. Wszak gdyby Bóg chciał inaczej, byłoby inaczej. Ktoś musiał nagrzeszyć i dlatego synagoga wygląda, jak wygląda. Okej. Wiadro na deszczówkę. Rusza wodę odbija się, myśl czysta i mocna, jak kulka gradu. Dom Boży nie może wyglądać jak ruina, to nie przystoi. Trzeba coś z tym zrobić, póki jest na to czas. Okej. Co tu jeszcze? Drabina. Stara drabina. Drabina została pozostawiona energicznie i z głębokim przekonaniem, że praca przy odbudowie Domu Bożego to i zaszczyt, i dobry uczynek, który nie umknie oku Najwyższego oraz jego zastępów niebieskich. Taka praca to skarb. Robotnicy są bogobojni, ale w swojej wierze doszli do odmiennych wniosków. Młodszy chce jak najszybciej odnowić świątynię na boską chwałę. Starszy boi się, że naprawa tego, co Bóg wolą swą zniszczył, jest grzechem. Powinienem zadbać, żeby zwyciężyła ta interpretacja, która jest mi na rękę. Spraw, żeby zaraz porozmawiać z Mordechajem. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Aha, to jest nasz Udyr, serio? No dobra. Umocnij młodszego w uporze, aby się postawił. Odwagi. Bóg lubi tych, którzy radzą sobie sami. A może rabin ma rację? Dokładnie tak. Może to pan nas doświadcza i na próbę wystawia? Sam słyszałeś, jak Goj gadał o Soferze. Stary przeklął to miejsce, zwłaszcza te piwnice. To idę sam i pokażę, że Haszem mnie przed klątwami w domu swoim ochroni. Dokładnie tak. Sam? To możesz tatusiowi stodołę słomą, prawda? Dobrze, chodźmy. Znowu mnie podszedłeś. Twoje próby wciąż mnie zaskakują, ale jeśli taka wola twoja... Chyba pan mi cię zesłał. Kim pan jesteś? Poje
powiedziałeś, że jesteś synem Stanisława Szulskiego. Jestem synem Stanisława Szulskiego i bardzo potrzebuję pomocy. Przejdźmy do mojej kancelarii. Pokażmy panu, że podejmujemy jego wyzwanie. Dokładnie tak. Rabin Feldman. Chodźmy. A czemu ta synagoga się nazywa Nożyków? Okej. Przeczytaj. Homilię o Szymonie Magu. Homilię o Szymonie Magu, rozdział 25. Gdy raz uczniowie Szymona stworzyli bez jego nadzoru golema, ten słuchać ich nie chciał i chazał i robił co chciał. Gdy chcieli go zniszczyć sposobami znanymi, ten nie reagował i nadal przysparzał im zgryzot. W końcu we wstydzie zwrócili się do mistrza, a ten rzekł do nich: to co stworzone zniszczyć może jedno w miejscu narodzin. Dobra, mi odwala chyba. Zwabili zatem golema uczniowie w miejsce stworzenia i ten rozpadł się w pył. Okej, dobra podpowiedź. Możemy posłuchaj. M. Warszawski, Ojfin Pretrik, coś tam. Co to znaczy? Ale tych rzeczy naznajdywałem. Dobra, już słucham, idę. Mów, jaki problem sprowadził cię tutaj. Powiedz o klątwie Sofera. Rabin Sofer nałożył klątwę na mojego ojca. Niestety jej skutki zaczęły dotykać również jego dzieci. Klątwa to poważne oskarżenie, wiesz. Ciężko mi uwierzyć, że Sofer zrobiłby coś takiego. Może mi rabi coś powiedzieć o golemach? Synu Stanisława, golemy to sprawa kabały, a tobie nie wolno jej studiować. To pułapka dla duszy. Są podania o tym, jak powoływano golemy z zemsty lub w dobrej wierze, dla ochrony. Ale wszystkie raczej kończą się źle. I twierdzisz, że niby Sofer miał nasłać golema. Nie wiem, rabi. Zostały tu może jakieś rzeczy starego rabina? Mogę się im przyjrzeć? Tak, proszę. Są tu jego wszystkie księgi. Raczej nic nie wyrzucałem. Czy jeszcze w czymś mogę ci pomóc? Raczej nic nie wyrzucałem. Dobra, zapytaj o Izaka Sofera. Może mi rabi powiedzieć coś o Soferze? Był sprawiedliwy, ale też trudny i bardzo zasadniczy. Jak to miasto. Zamieszki, prowokacje, pogromy, przeludnienie. A jeśli to on nałożył klątwę, musiał być potężnym taumaturgiem i kabalistą. Zapytaj, kto może przywołać golema. Kto może przywołać golema? Zazwyczaj decyduje potrzeba. Rabin kabalista powołuje golema sam, ale mogą go także ubłagać inni Żydzi. W podaniach golem to straszna kara i narzędzie wymierzania boskiej sprawiedliwości. Ale według mnie to obraza Boga, a zemsta to żadna sprawiedliwość. Dobrze, prawi. Dowiedz się, jak powstrzymać golema. Jak można powstrzymać golema? Aby powołać go do życia, zapisywano w glinie, z której powstawał, litery układające się w słowo Emet, prawda. Próbując go powstrzymać, bohaterowie tych powiastek zmazywali E z glinianego ciała. Met, które zostawało, oznacza śmierć. Ale nie wiem, ile w tym prawdy. Okej. Zapytaj, czy może ci pomóc z kabałą? Mógłby mi rabi pomóc zrozumieć coś z kabały? Nie. I na tym skończmy jej temat. Boję się o twoją duszę. Obawiam się, że tutaj nic więcej już nie znajdę. Dziękuję, rabi. Serio? Rozejrzyj się po kancelarii, dobra. Drugie pióro wieczne z pogryzioną końcówką. Słowa wyszły z gardła, ale zatrzymały się na pogryzionej końcówce pióra i odmówiły dalszego marszu. Rabin chce wyznać wszystko, powiedzieć o powodach, które kierowały Stanisławem. Nie zrobił tego w imię większego dobra.
Okej. Okay. Mordechaj Hayat. Coś takiego. Leżące na dnie fusy pokrywa pleśń. Filiżanka stoi tu od dawna. Obok pleśni kulą się słowa prośby wypowiedzianej nad filiżanką herbaty. Prośby o rzucenie klątwy golema. O sprawiedliwość za grzechy wrządzone Mordechajowi i jego wspólnocie. Szurski powinien poznać gniew synów Abrahama. Musi ponieść klęskę. Okej. Okay. Recepta na nalewkę wzmacniającą serce. Pismo lekarza nie należy do schludnych, ale promieniuje głęboką troską o kompana. Litery wyciągają się z czułością, chcąc ulżyć w cierpieniu przyjacielowi. Osobie szczególnej, z którą dzieli wspólne ideały i wspólną misję, mającą zmienić oblicze świata. Dobra, zagadajmy zatem jeszcze raz. Rabi? Słucham. I odblokowało nam się. Wypytaj o Mordechaja Chayata. Mordechaj Hayat. Rabi Hayat. Zda może to nazwisko? Ma jedną z pralni tu na Mirowie, ale przyznam, że do mnie raczej nie zachodzi. Może w innych kwestiach będę mógł bardziej pomóc. Tak. Zapytaj o receptę starego rabina. Znalazłem receptę starego rabina. Czy coś mu dolegało? Miał problemy z sercem. Nawet jakieś specjalne leki sprowadzał mu miejscowy aptekarz. Jak się nazywał ten aptekarz? Abraham Chorowic. Ale jego apteka stoi teraz pusta. Dlaczego? Nie żyje? Niestety. Jedni mówią, że w sprawę byli zamieszani socjaliści. Inni, że ponoć sama ochrana. Mówmy dalej, jeśli tylko potrzebujesz. Rabin o aptekarzu. Rabin twierdzi, że Abraham Chorowic zostawił po sobie opuszczoną aptekę na granicy Mirowa i smutek w sercach członków jego wspólnoty. Niemniej jego zniknięciu towarzyszyły dziwne plotki wspominające o ochranie i socjalistach. Potencjalnie niebezpieczna mieszanka. Okej. Okay. Pójdę już. Będę Pójdę się za ciebie już. Modlił. I co, to starczy już? Pomów z Mordechajem Hayatem. Zbadaj. Dobra, chyba trzeba zbadać tą aptekę, ale to już raczej w następnym odcinku. Zobaczmy, co tu się dzieje w tej piwnicy. Jak tam wam idzie? Mówiłem ci, że to nie są mycyje, tego się nie da. Okej. Okay. No to jest coś zamkniętego. Okej. Okay. Panowie coś powiecie? O nie. Nic nie powiedzą. No dobra. Chodźmy zatem na zewnątrz i o ile nie zapomnę, w następnym odcinku udamy się zbadać aptekę zasadniczo. To wolałbym. Pytanie. Gdzie jest apteka? Nie mam pojęcia. Dobra. Dzięki zatem za obejrzenie kolejnego odcinka. Ktokolwiek ogląda tą serię. Dzięki bardzo. No i cóż, tradycyjnie zapraszam w następny piątek z taką nutką może obietnicy, że postaram się coś w środku tygodnia nagrać z tej serii, bo lubię tą serię, a strasznie rzadko ją nagrywam. Więc jak będę w tym tempie to nagrywał, to nie wiem, czy do przyszłych wakacji to przejdę. A chciałbym to skończyć w tym roku, więc postaram się coś jednak dograć w tygodniu. Ale czy tak będzie? Nie mam pojęcia. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. No i cóż, zapraszam w oczekiwaniu na kolejny odcinek, na coś innego na moim kanale. Hej.